Uźwasz, mi się mana skończyła. Ała. Dzięki. Final boss. Final round. O, teraz ja jestem na niebiesku. Oła. Jest! On chyba był najłatwiejszy. Mamy teraz z kimś pogadać. Black Rose Prison, coś tam. Miet, buława, pierścień. Pierścień martwej wody. Łuk, pierścień i jakieś trofeum na szafkę. Łuk. Dostałeś? Tak. A niestety chyba się nie da wymienić. Nie wiem, zobaczymy. Nie. Myśmy się mogli chyba zamienić. Tak, będziemy mogli się wymieniać. No, ja dostałem... dwuręczny miecz. To ma kostur. Ja mam buławę i miecz. Co masz za pierścień, Marcin? Zresztą dawaj, na cholerę mi ten. Pierścień? No to jest pięcioczęściowy. A to jest pod średnim medium, to nie. Tego pierścienia to raczej nie weźmiesz. Aż. Ręczny miecz chyba ci się nie przyda, co? Raczej nie. A pod Dragon Knight'a? Ma sens, no to od ciebie. No dobra, spoko. No to tak. Tu 10 wybiłem. Człowieku, jeszcze tu robili poszło. Wykorzystałem tu 800 tysięcy tych punktów dziennego. Ja 2 miliony. Zostało mi jeszcze 450 tysięcy. Dużo doświadczenia tu leci, co? Zrzucający strzał nakłada obrażenia rozłożone w czasie, ten 60% obrażeń takiego jak co przez trwania zmniejszy się. Dalej jest zadawanie obrażeń płaszczem ostrzy zapewnia ci realny płaszcz na 2 sekundy, zmniejszający twoje otrzymywane obrażenia i zwiększający twoje zadawane obrażenia o 6%. Ty, dobre to jest. Pod dual wielding to jest dobre. Płaszcz ostrzy to jest które? Która to? To jest Blade Cloak. A, dobra, wiem, co to jest. Używałem tego. To jest to, co cię otaczają miecze. Ty? Nie, jak wcześniej korzystałem z dual wieldingu, nie? To tam masz coś takiego jak płaszcz ostrzy. No, jest. No. I to cię najpierw otaczają ostrza, a potem one są wystrzeliwane we wszystkich kierunkach.
całą broń dostać do tego? Właśnie zestaw mam. Co? Serio? Pokaż to. A, buława i miecz. Dobre. Dobre, nie? Ci spektralni płaszczą zwiększenie stopnia otrzymania obrażenia i zwiększenie stopnia zadawania obrażenia o 6%. Ty, nie? 6% obrażenia i zmniejsza 6% otrzymywane. Jeszcze ci to mogę dać. A, daj. Kombinuję pod drugi zestaw. Z drugim zestawem mogę zaznać z łuku i to dać. I zobaczyć, czy da się coś wykombinować pod ten. Musisz tam tego skilla używać. No wiem, który. Płaszcz ostrzy. Mam nawet go ostatnio używałem. Czy to zwiększa obrażenia pod, przy nim? Chociaż on zadaje naprawdę mało. Ale drogo kosztuje, dużo kosztuje, ale mało zadaje. Ale czekaj, otocz się ochronę własną z brzydkiem, zyskując większy uskok na 10 sekund, zwiększający twoje obrażenia od ataków obszarowych o 20%. Co jedną sekundę odłamki będą pulsować, zadając 99 punktów. A, to masz to zachowane. Wszystkich przeciwnikom wypełnię 5 metrów, no. Ja tam mam to przed morfacją, bo... Ja mam na wersję zabójczy płaszcz, bo drugi jest pod obronę bardziej. To jest dobre, jeśli jesteś przy przeciwniku nawet. To co? O, gadałem o skill. Zadawany obronnym płaszczem oczy zapewnia ci spektralny płaszcz na 2 sekundy, zmniejszający twoje otrzymywane obrażenia i zwiększający twoje... Ty, powiem ci szczerze, kurwa, poszukałbym jakiegoś kurwa tego, no. Jak to się kurwa nazywa? No. Buildu pod tanka, ale z wykorzystaniem tarczy. Czyli tutaj power basha, shield charge'a. I defensive, ten, defensywnej postawy. Defensive. Aha. No i oczywiście shield walla, nie? To poszukaj. Ale zapewnie będziesz chciał mieć jako... tarczę z jakiejś areny zapewnie wtedy. Bo shield wall jako ten, to on ma wzmocnić swoją tarczę, co pozwoli ci na automatyczne blokowanie wszystkich ataków bez żadnego kosztu przez 5 sekund. Czyli 5 sekund za darmo. Kurwa, dobra opcja. To jest umiejętność czy zbroi? Umiejętność czy zbroi. To jest umiejętność ostateczna dokładnie. Ult. A, dobra. Wygląda blokowanie. A gdybyś poszukał miecza i tarczy z... jakiejś areny i spróbował na pod do tego użyć? Do któregoś skilla? No tam będziesz miał power basha prawdopodobnie albo shield charge'a.